Losujemy kolejną osobę, która wygrywa 30 Robux. Jeżeli ty chcesz wygrać Robuxy, pamiętaj, zostaw subskrypcję lajkacza i dzwoneczka. No to wtedy będziesz wygrać. Tylko pamiętajcie, musi być like i sub, bo inaczej nie wygracie. I napiszcie komentarz i na końcu komentarza dopiszcie swój nick z Robloxa. Ja losuję i kto teraz wygrywa z poprzedniego odcinka? Ech, i tak nie wygram, nick Bartek 337. Widzisz, i tak wygrałeś, bo pewnie zostawiłeś suba i lajka, więc lecimy do odcinka. Siemaneczko, z tej strony Mendia. W dzisiejszym odcinku jesteśmy na klub Roblox, jakoś tak, klub coś tam. Ta gierka się nazywa klub Roblox, tak jest. I będziemy na tej gierce sprawdzać sobie, jak bardzo jest podobna do Adopt Me. I zaczynamy nową serię, będę co jakiś czas nagrywał odcineczek. Porównanie popularnej gry do jej, do, że tak jakby, może nie powiedzieć klona lub podróby, po prostu do gierki, która próbowała coś zrobić w podobnym stylu. I mamy pierwszą gierkę, jest to klub Roblox, która też jest w odbudowaniu domków, w zwierzętach. Też mamy swoje pety i takie tam różne rzeczy. Na początku zobaczmy, w ogóle mamy... Okej, mamy, zobaczmy, nawet podobny do ten. Picie, jest, mamy picie, dobra, a co to jest? O nie, to powinno być tylko dziecko, ja jestem za duży. Mamy lodówkę. Burger. Okej, ale nie. Ja muszę zrobić burgera. Tak czy nie? To nie, nie wiem. Nie wiem, jak to wyglądało, dobra. Mamy tu stolik. Możemy edytować wszystko. Zobaczcie, możemy edytować. Możemy to ruszać po jednej malutkiej kratce. Tu zmieniając i ruszałem o duże kratki. Ciekawe zrobione. Mamy komputer. A, ale nie chcę. Okej, ja sobie dzisiaj gram przy komputerze. Fajnie to wygląda. I to jest na razie tylko sam domek. A sam domek jest naprawdę tutaj mega zaawansowany. Zobaczcie w ogóle, co my tu mamy. Okej, łóżeczko. Czekaj, czy można się z kimś położyć. Wiadomo, z kimś się zawsze lepiej śpi. Z misiem na przykład takim tu fajnie się lepiej śpi. Okej, mamy telewizor. Telewizor, o, włączyć, wyłączyć. Mamy tu jeszcze jakąś mapę. Ale ta mapa kozatko wygląda, jakiś wet, tutaj, a, mamy zwierzaki, ice cream, hospital, bowling, school, pizza, adopt, baby, pet shop, toy shop. Ej, kozatko, co to jest? Lampeczka, dobra, wychodzimy. Wychodzimy z domku, lecimy zobaczyć, co tu w ogóle jest. O, dzień dobry. Co ty masz za zwierzaka? Okej, to jest mój domek. Tu są inne domki, aha, i one wyglądają tak. Kurczę. Znaczy, z tego co wiem, te domki można na pewno ulepszać, żeby wyglądały lepiej. O, sprawdzimy sobie, jak wygląda ten. O, ten inaczej został urządzony. Hej, czyli tutaj każdy sobie urządza inaczej, jak to bardziej chce. Ja jeszcze zobaczę, social i party mamy. Impreza, idziemy na imprezę do Jenika. Możecie wchodzić do Mali na imprezy, organizować imprezy międzyserwerowe. Czyli nie musicie się martwić, że na przykład wasz kolega nie wejdzie na serwer lub coś. Organizujecie imprezę i każdy może wejść. O, zobaczcie. Wchodzi mi do innego normalnego, do lobby gierki i sprawdzimy imprezę u Jeniki. Mówią ludzie, że jest super. Sprawdzimy, jak bardzo super u niej jest. Okej, okay, też mamy możliwość pisania. Mamy łazienki. Pierwsze co to będzie z łazienki. To jakiś sypialnia. Okej, okay, w ogóle co to jest? Tu wchodzimy. 35 party visitors, 34. Okej, okay, 34 osoby tu stoją. Like machine? Damy lajka. O, daliśmy lajka, jakie fajne. Tu jakieś gry są. Patrzcie, tu normalnie mamy grę taką. I se ten, a i te może, patrzcie, leci piłka. Ale kozak. Ej, mi się to podoba, widzowie. Dobra, i patrzcie teraz na to. Puu. Oj, tylko słabo uderzyłem, dobra. Teraz to zrobię lepiej. Puu. Wow, nie. Dobra, dobra, to jest kozackie. Okej, okay, wychodzę stąd. Co my tu mamy? Tu kolejna jakaś gierka. Z Mip City ta gierka. Okej, okay, tylko to jest na dwóch graczy. Wchodzimy do basenu. Joki ten. Co, tu jest taka linia basenowa. Aż dam lajka. Już dałem. Ej, no tu jest taki mały basenik. Okej. Okay. Puu. Ja, tu jest zjeżdżalnia. Jak się tam zjeżdżalni zjeżdża? Ej, to jest kozak, te domki. Zrobienie tu domku jest mega kozackie. Idziemy to sprawdzić. Okej, okay, to wygląda bardziej... Idziemy tędy. Dobra. Ole, fajne. Jeku, my dopiero to jest czwarta minuta filmu już, a my jeszcze nawet z domku nie wyszliśmy. No, dlaczego już tak, ale wiesz, ten. I
I tu mamy na zewnątrz, tak? Okej, okay, impreza na zewnątrz. Okej, okay, zobaczcie teraz na to. Łopu! Można się kąpać. A tu jest jakieś, nie wiem, tu jest jakaś impreza na tym. Okej, okay, one sobie tu tańczą. Tu są, o, ja, ten, dobra, zamek, balon. Okej. Okay. Taki impreza konkretne, fajne domki tu można robić, mi się to mega podoba. I w ogóle 34 osoby są, telewizor, jacuzzi, mega fajnie, ale dobra. Idziemy do mapy Adopt Baby, zobaczymy, co to w ogóle to Adopt Baby. Bo też mnie to ciekawi, co tam w ogóle w tym Adopt Baby mamy. Okej, okay, w ogóle to chyba zmieniamy, to zmieniamy w ogóle cały serwer. Okej, okay, jesteśmy. Dobry, dzień dobry. Co tu się stało? Jakie te... wózeczki. Okej, okay, takie bardziej realistyczne. No na Adopt Me są takie... Dobra, bardziej realistyczne. 145 robuk, rakietowy wózek. Ale kozacki. Dobra, co my tu mamy? I tu możemy... Adopt. Boy. Weźmiemy chłopczyka. O, skóry jeszcze możemy wybrać. Dobra, ja biorę takiego. I nazwiemy go Mendiś. Mendiś. Będzie Mendisie, mamy swojego Mendisia. Jak to wygląda? Tu możemy zrobić baby. Name, teach. Fit, nie, ani do jedzenia. Klo, ubranka. Okej, okay. Dobra, co my tu mamy? Na razie sit down, okej, okay. A co to jest to? To? Okej, okay. Na razie zostawimy. Nie wiem, nie wiem. Mam, mam jedzonko, toysy, transparent. Mam jakieś, a dobra, to nie jest wózek. To nie jest chyba wózek. To nie jest dobry wózek. To nie jest dobry wózek. Ja myślałem, że to dla dziecka. Nie, to nie jest dla dziecka. Jak to wygląda? Mam pojazd swój własny. Nie, to nie jest wcale. Nie, to jest złe po prostu. Czemu oni to dodali? Ale mam jeszcze hulajnogę. O. I hulajnoga lepsza. Co to w ogóle jest? Ej, oni tu grają jakieś dyskoteki! Okej, okay, zobaczcie! Ale ten, tu można muzykę własną grać i takie stawia coś. New Pet Shop! Okej, okay, za dokładnie jedną godzinę jest jakiś update tutaj. Mining, co to mining? VIP, Pet Shop, Adoption, Baby Center, bo okręgle, Duke Corp, Air Attack. Nie wiem w ogóle, co to jest. Dobra, idziemy zobaczyć tutaj shop. Ej, w ogóle ta gierka wydaje się bardzo rozbudowana, ale sprawdźmy, jakie w ogóle są tu zwierzaki. W Adopt Me mamy naprawdę fajne, a tu... O, co tu? Dobra, co tu mamy? Okej, okay, tu mamy coś takiego opening. Czyli tu mamy te takie boxy, mystery box. 1000 tokenów. E, to mnie stać. Możecie zdobyć skrzydełka. Okej. Okay. Co tu jest? Zaraz sobie sprawdzimy, jakie pety. Co tu mamy? A, ubieranie petów. Okej, okay, ale ja nie mam żadnego peta. Pet, nie mam żadnego peta. A co mamy tutaj? Jakieś legendarne zwierzaki. Jakie fajne! Bush baby. Okej, okay, żyrafa. Feniks. O, smok. Unicorn. Okej. Okay. Papucina chce mi dać trade'a? Okej. Okay. Co ty chcesz mieć, papuciunia? Papuciunia jakaś? Jo, nie gadaj, że ty chcesz mi to dać. Nie. Nie gadaj, że ja to dostanę od ciebie. Czopka. Cancel. A, no to Lipton. Dobra. I tu są też fajne. Ej, kozackie. Słonik. Czyli takie prawdziwe. Ej, dobra, a tam co jest? Ja idę tam zobaczyć. Okej, okay, tu są też dobre. Tu są też dobre, idę te zobaczyć, co tu się kryje w tych. Kangur! Kosmita! Jakiś pinozaur, rekin i Pegasus. Ej, kozackie to są. Dobra, idziemy sprawdzić jeszcze jakieś tutaj ho... Co to jest to ice cream? Ja chyba wiem, co to jest to ice cream. Tutaj się zarabia. Tak, tutaj się zarabia i zaraz pokażę, jak zarabiać na tej gierce. Ale zabierabianie jest mega fajne. Jest wspólne, że każdy, kto się tylko podejmie tutaj pomocy... Po co mi dziecko? Każdy, kto się podejmuje pomocy, może tutaj z nami zrobić. Na początku, co trzeba robić? Na początku uzupełniamy gadzie z ciastem. Musimy wyrobić ciasto. Wyrabiamy ciasto, dając tu ciasto. Jak widzicie, ciasto wlatuje.
Dobra, o, widzicie, ciasto wlatuje. I jak wleci, o, to się zapełnia. A, tu się coś popsuło. No to nieźle. O, ale tu się nie popsuło i ciasto się zapełni. Albo tu. Dobra, ale ciasto mamy zrobione, tak? Gdy zrobimy ciasto, naciskamy tu. I leci nam ciasteczko jedno. Leci nam ciasteczko. I teraz naciskamy tu. Ale nie na nią. Czemu nie mogę? O, i gdy nam zrobi tutaj nam wyrobi ten, o. Tutaj robi nam formy na lody. Następnie formy na lody muszą być podgrzane. I tu ustalamy temperaturę. Damy troszeczkę większą, nie będą bardziej przypalone. O nie, koleżanka nam się pali. Dobra, widzicie, wychodzą nam lekko przypalone, znaczy lekko upieczone formy na lody. Następnie lody lecą tutaj. Tutaj przypalone. I lecą tu. I następnie, patrzcie. Robimy teraz tak. Dajemy loda do tego. A nie, ja nie chciałem. I dajemy czekoladkę. Czekoladkę. I one lecą tutaj do posypki. Jak polecą, tam zarabiamy pieniążki. I zobaczcie, jest pieniążek zarobiony. I zarobiony znowu pieniążek. Bo jeden szczęśliwy klient. I każdy lud, jeżeli przejdzie przez to, zarabiacie pieniążka. I musieliście, jeżeli braliście udział w robieniu tego. Czyli na przykład możecie zrobić ze znajomymi tak, że na przykład jeden wasz znajomy cały czas daje ciasto. Drugi znajomy cały czas klika, żeby ciasto wychodziło do prasy. Później jeden robi formę, czyli tak, raz, dwa, trzy. Tutaj nikt nie musi być, tu sobie ustalacie temperaturę. Tutaj sobie dajecie znajomego do klikania tego i tego, czyli tu może być jedna, czyli cztery albo pięć osób i zarabiacie sobie konkretnie w gierce. Ej, fajne, mi się podoba. Dobra, drodzy widzowie, jeżeli chcecie więcej porównania, na przykład Jailbreak i jakaś inna gierka, która próbuje być podobna do Jailbreaka, lub na przykład Tower of Hill i inna gierka, która też podobna jest do Tower of Hill, to piszcie w komentarzach. Na razie, trzymajcie się, do kolejnego odcinka.